Dziś odwiedziliśmy trzy inwestycje prowadzone przez Wydział Inwestycji w dzielnicy Targówek. Pierwsza inwestycja to żłobek budowany przy ulicy Chodeckiej. Piękny nowy obiekt. Kolejna inwestycja prowadzona jest przy ulicy Piotra Wysockiego. Jest to dom pomocy społecznej i placówka wsparcia dziennego. Obecnie jesteśmy przy ulicy Rembrandta. Tu z kolei powstaje wspaniałe, fantastyczne przedszkole dla 230 dzieci, 9 oddziałów przedszkolnych, zielony dach. To wyróżnia to przedszkole. Przedszkole przy ulicy Rembrandta robi bardzo pozytywne wrażenie. To piękny obiekt architektonicznie nawiązujący do szkoły znajdującej się nieopodal. Zresztą obydwie te placówki połączone będą łącznikiem. W tym przedszkolu znajdują się pewne charakterystyczne elementy, dosyć nieoczywiste, a na pewno zaskakujące dzieciaczki. Po pierwsze okna, które nawiązują trochę do statków, ponieważ wyglądają trochę jak bulaje. Ponadto, co mnie zachwyciło, to zjeżdżalnia, która powstanie i dzieci z pierwszego piętra będą mogły przemieszczać się w ten sposób na parter.